Szczurkowo to niewielka miejscowość położona w powiecie bartoszyckim. W samym jej sercu znajduje się pewien wyjątkowy dom. Znajdujemy się w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, który jest jednostką organizacyjną powiatu bartoszyckiego. Położony jest 16 km od Bartoszyc. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i chorych somatycznie. Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie to nie instytucja. To wspaniały dom, gdzie jest ciepła, miła atmosfera, gdzie każdy mieszkaniec czuje się jak u siebie, a pracownicy dbają o to, żeby zaspokoić wszelkie potrzeby. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie się nie nudzą. Rehabilitacja, wycieczki, spacery, spotkania to kilka punktów zawartych w ofercie placówki. Dodatkowym atutem są codzienne warsztaty w ramach terapii zajęciowej. Przeważnie są to prace manualne, malujemy, wyklejamy. Część mieszkańców spędza czas na ćwiczeniach, część tutaj na pracach, tak jak mówiłam, manualnych. Raz w miesiącu zawsze przyjeżdża do nas pan, który uczy mieszkańców malować, pan Janusz Bieńkowski. Przyjeżdżają też wtedy inne DPS-y, mieszkańcy z innych DPS-ów, z którymi współpracujemy. Mieszkańcy domu w Szczurkowie chętnie rozwijają swoje zainteresowania. W przypadku pani Lucyny są to krzyżówki i wypieki, którymi zajadają się pozostali mieszkańcy i pracownicy DPS. Pani Ania zaś lubi być na bieżąco, więc w wolnych chwilach oddaje się lekturze. Co warto podkreślić, doskonale radzi sobie bez okularów. Bawełnę kręcę, gazety czytam, to wszystkie te książki czytam. Dobrze lubię czytać, to mam na kręcę. Zawsze coś nowego, to się w Warszawie robię, ja jestem tu, zawsze coś już wiem. Lato wiadomo ciepło, to jest na dworze, a przed pora taka, że jesień, zima, wtedy mam zajęcie. Nie muszę prosić pani terapeutki, bo wszystko mam. Piekę ciasta tutaj, z jabłkami, jabłeczki i teraz będę piernik robiła. Pani Lucynka do Szczurkowa przeprowadziła się 6, a pani Ania 7 lat temu. Podoba mi się tu. Wyjechałam ze swojego miasta tu i to jest moje miejsce, to jest mój drugi dom. A ulubiony? Wszyscy dla mnie są ulubione. Wszyscy. Ja ich kocham, a oni chyba mnie. Jak się kogoś kocha, to i on ciebie kocha. Bo jakbym ich nie lubiła, to oni by mnie nie lubili. Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie ma miejsce dla 44 mieszkańców. W tym momencie jest ich 26. Mały dom, w którym jest naprawdę kameralny, jest bardzo dobra atmosfera, taka bardziej rodzinna, co sprawia też, że mieszkańcy czują się bezpieczniej. Otoczony jest też zielenią. Mamy zaprzyjaźnionego nawet bociana, który do nas przelatuje latem. Także naprawdę jest fajnie, ciepło i przyjemnie. I zapraszamy. Dom jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oferuje możliwość pobytu długoterminowego, a od niedawna również krótkoterminowego. Mieszkańcy mogą liczyć na opiekę pielęgniarską i lekarską. Zapraszamy! Telewizja Kopernik. Kopernik.tv